Cześć wszystkim. Jedziemy właśnie nad wodę. Mamy już przygotowany wózek. Natomiast dzisiaj to nie ja będę głównym aktorem, tylko osoba, która jest przed kamerą. A w sumie tą kamerę zaraz ja wezmę i ja będę nagrywał Kubę. Dzisiaj jest taki plan na to, żeby to właśnie Kuba łowił i żebym mu pokazał od podstaw, jak ma łowić. Co prawda Kuba bardzo dużo wie o wędkarstwie, bo jeździ ze mną od 3 lat tak naprawdę, więc dużo teorii się nauczył, natomiast tej praktyki no brakuje, ponieważ nie łowił. Będę gdzieś tam od niego wymagał tego, żeby był bardzo samodzielny, możliwie jak najmniej podpowiedzi, a ta podpowiedź będzie dopiero wchodzić wtedy, kiedy rzeczywiście będzie już potrzebował. Myślę, że może na początku gdzieś tam kilka kwestii wyjaśnię, wytłumaczę, ale tak naprawdę cały film będzie łowił sam i mam nadzieję, że wyjdzie z tego taki materiał bardzo merytoryczny dla osób mocno początkujących, ponieważ zawsze kiedy nagrywam, to nie skupiam się na takich prostych, banalnych rzeczach, które dla wielu co prawda są czymś, mogą być nowym, natomiast dla wielu też są tak podstawową rzeczą, że nigdy na to nie zwracam uwagi i dzisiaj jest właśnie ku temu okazja, żeby to bardziej pod kątem osób początkujących nagrać, także będzie to taki fajny przykład, jak zrobię z ciebie zawodnika, Kuba. No, potem pojedziemy na zawody i wygrasz. No, to tyle. No oczywiście wózek, jesteśmy w parku, w mieście, wszędzie samochody, głośno jest, fatalnie, natomiast zaraz pojedziemy nad wodą, ale najpierw pierwsze zadanie dla Kuby to przejechać wózkiem jakieś 200 metrów. Pod górkę też, także. Dobra, to ja biorę kamerę i zobaczycie, jak sobie radzę pod kątem operatorskim. No to generalnie witam was widzowie z drugiej strony tym razem. No jak widzicie, zamieniliśmy się z Marcinem miejscami. I mimo, że Primo Aprilis był tydzień temu, no to właśnie ten materiał też myślę będzie miał troszkę takich elementów humorystycznych na pewno, ponieważ będziecie podziwiać moją niezdarność. No i co wam mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że ja mam w tym wszystkim i tak o wiele trudniejsze zadanie z tego względu, że Marcin jest już w miarę obyty z kamerą, ponieważ przez pierwsze 2 lata to głównie on nagrywał sam siebie. No a ja w sumie łowiłem przez ten cały okres jakieś 3 razy i to się raczej sprowadzało tylko do wyciągania ryby z wody, a nie do całego tak jakby procesu łowienia od dostarczenia sobie sprzętu na stanowisko po jego rozłożenie, już się zmęczyłem, przygotowanie przynęt i tak dalej, także ja mam dzisiaj naprawdę trudne zadanie, plus do tego, no teraz kurde, uwaga, pierwsze, mamy to, sukces, no i plus do tego oczywiście ja będę montował ten materiał, a generalnie nie przepadam za montowaniem nieswojego materiału. Czyli jednym słowem czeka mnie naprawdę trudny film. Oj, nie przesadzaj. Myślę, że nagram to profesjonalnie. No miejmy taką nadzieję. A muszę mieć nogi w wodzie? Nie, nie muszę. Nie, nie, nie. Najlepiej to sobie już teraz... Wiem, już chyba mam na to koncepcję. Aha, tu pewnie trzeba coś odkręcić. Nie. A, dobra. Okej. Spoko. Co to tak ciężko idzie? Umyj sobie to czasami. Dobra, to sobie to trochę chyba wysunę do wody, nie? I tu sobie to... Albo jeszcze trochę, bo mi się będzie ciężko ryby podbierać. Okej, cyk. Tak jak pan Marcin kurze pouczył. Cyk. Marcin powiedział, że źle zrobiłem. Nie, tu chodzi po prostu o twoje bezpieczeństwo, bo jakby nie patrzeć, no... Coś zrobiłem nie kosz tak. Kosz musi być bardzo stabilny. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że te tylne nogi najlepiej sobie od razu schować na maksa. Tak jest po prostu wygodniej później rozkładać, jak masz taką skarpę. Damy sobie do wody, bo jest tutaj, widzisz, taka półka, nie? No i tą półkę możesz wykorzystać do tego, żeby się na niej tutaj trochę oprzeć. To możesz stać na maksa na dół. I teraz rozkładasz nogi teleskopowe. O! I masz teraz fajnie stabilnie. I teraz zobacz, że tutaj masz takie 20 cm na feder arma. Jakbyś miał siatkę, to też masz tyle tą nogę.
w miarę wolną, a tak miałeś taką samą taką końcówkę i ciężko by ci było później tego Federarma zamocować. No, wchodzisz, patrzysz, czy jest wszystko ok. Jak coś się buja, to trzeba poprawić tu jeszcze trochę. Trzeba górę podnieść, żeby siedzieć bardziej tak do tyłu, bo jak siedzisz do przodu, no to niewygodnie jest i no wiesz, jest jakaś taka przeciwwaga, można gdzieś tam do tej wody zlecieć, no niebezpiecznie. Lepiej jest sobie to troszeczkę jeszcze wysunąć. Pora na kolejny element naszego stanowiska, czyli półkę boczną. I dlaczego ty, półko, nie wchodzisz? Marcin, czy ja coś robię źle? Pewnie jest przykręcona. No faktycznie jest śrubeczka tutaj. No dobra, okej. Okay. No to nakładamy. Tyle będzie chyba okej, okay, nie? Tak jest, jak najwyżej. Aha, jak najwyżej. No to... czyli jest dobrze, nie? Dobrze, dobrze. Aha, okej. Okay. No to cyk. Tu nie trzeba żadnej podpórki? Nie. Dobra. No to jak widzicie, Marcin mnie trochę jednak wyręczył w pewnych rzeczach. Ale jak mówię, on też wszystkiego robi pod kątem filmu sam. Ponieważ w mojej kwestii tak pozostaje montaż tego wszystkiego. To się jakoś tu dawało. To jest przy... Jest ok. Dobra. I czekaj, Federarm. Tutaj. Musisz tak, obrócić sobie przede wszystkim tego zęba na drugą stronę, czyli tą podpórkę sobie. O, okay. Właśnie, tak. Wysokość. No to się już potem reguluje, jak jest wędka. Ale chyba troszkę okay. Wyżej masz zazwyczaj. Nie, no myślę, że jest ok. Okej. Okay. Czyli to mamy, czyli zasadniczo całe stanowisko. Tak, teraz wędki i zamęty. No to. To zestaw już ci zrobię, żeby. Ta wędka byłaby ok, tu jest zestaw ze skrętką, ale ja bym dla ciebie proponował na początku zestaw z gumą, ponieważ nie będziesz tak tracił ryb. Feder guma, wiesz, amortyzuje i jest łatwiej. Ryby tak nie spadają. Widzicie, widzowie, ja tu przewożę niezliczone ilości wędki w jednym pokrowcu. No i tu mam zestaw, ale niestety już potrzebuję wymiany. No dobra, no zrobię ci ten zestaw i będziesz łowił. O, po czym poznać, że zestaw jest do wymiany. Zobaczcie, jak ta plecionka wygląda. Postrzępiona tak. No i to już się nie nadaje. Jeszcze wygruntuję Kubie obowisko. Sprawdzimy, na jakiej odległości powinien łowić. To jest taka czynność bardzo trudna manualnie do wykonania dla osoby, która dwa razy w życiu rzucała w ogóle wędką. Także wykonam to. Ale tak tylko dosłownie, żeby w trzech miejscach tylko sprawdzić, jaka jest głębokość o metr wody. Płytko. Sprawdzam tylko jeszcze teraz, czy nie ma jakichś zaczepów, żeby nie było, że gdzie zrobiłem jakieś stanowisko, gdzie no są zaczepy. Ale jakieś kamieczki są chyba. No, są jakieś kamienie na dnie. Ale poradzisz sobie, Kuba wierzy w ciebie. Jeszcze jeden rzut. A nie chcę, żebyś łowił daleko, bo będzie ci się źle łowić. I... No, wiesz, osiąganie przyzwoitych i celnych rzutów na takim wietrze jest trudną sprawą, także chcę ci to maksymalnie ułatwić. Osiąganie celnych rzutów jest trudną rzeczą, kropka. Założę ci już, Kuba, koszyczek, żebyś nie miał dylematu. Na takie warunki open window. Będzie ci najłatwiej osiągać dystans i łowić w miarę celnie. Mam nadzieję, że gdzieś to celnie wychodziło, bo warunki są bardzo trudne. Sam mam problem trafić gruntobieżą w punkt. 50-gramowym. Widzicie, widzowie? Kolejny powód, dla którego ja dzisiaj mam naprawdę ciężki dzień. Tak, dzisiaj naprawdę masz trudne warunki, także każda wymówka, jak nic nie złowisz, będzie dobra. Dobrze. Odmierzanie odległości. Kolejna rzecz, której w życiu nie robiłem. Wiem tyle, że są kijki. Marcin, ty już masz tu sznurek, nie? Czyli tak, tu 3 metry. Jest 3 metry, tak? Okej. Okay. Znajdźmy sobie na to jakieś miejsce. Myślę, że tu będzie to w miarę łatwo wbić. Także Marcin, co myślisz? To chyba będzie dobre miejsce, nie? Jest okej. Okay. Okej, okay, no to... Okej. Okay. A to chyba już ktoś nawet odmierzy. Dobrze, i teraz, że niby tak, mam wziąć wędkę, zgaduję. I co ja mam zrobić? Mam rzucić? Nie, po prostu połóż sobie ciężarek, aha, znaczy koszyczek okay. Przy słupku. Najlepiej zamieńmy się miejscami, chodź sobie tutaj. Okej, okay. Czyli tak, to tu zwalniam hamulec, nie? Na wędce. No, popuszczasz szpulę. No i sobie tam jedną ręką przytrzymaj tą plecionkę, żeby ci nie wychodziła za bardzo. W taki sposób?
No, coś takiego. Okej, okay. I ile metrów mam sobie odmierzyć? Aż do klipa dojdziesz, bo tu już masz, wiesz, odmierzoną odległość. Aha. To tak. I liczysz. Raz, dwa, trzy, czyli tak. Czekaj, bo... Hop. Raz. No. Ale trzymaj tą plecionkę, napnij ją. Dobrze to robię? W miarę. Znaczy się nie. Okej, okay. Hop. Trzy. Marcin to robi zdecydowanie ładniej niż ja. Na ilu metrach tu jest klip? Nie wiem, gdzieś na 30. Okej. Okay. Masz klipa? Tak, no mam. O, no to widzisz, i mamy teraz odmierzone. Mamy tak. Jakiś metr zapasu, czyli biorę sobie takie coś, przesuwam sobie do metra, jest metr, no i to jest nasz dystans, czyli 8 i troszkę. Czyli 3 razy 8, 24? Tak, no to akurat nie ma znaczenia. Okej, okay, 25 8, metrów mniej 8. więcej. Tak. Dobra, i teraz zwijam to. Tak, zamknij kabłąk i zwijaj. Chyba mi się coś... A nie, jest okej. Okay. Dobra. O, to tutaj bardzo lubię robić te ujęcia. Te ujęcia Marcina, a może bym sobie wędkę tak chwycił. Może spróbuję, tak jak ty. Musiałbym się zapiąć inny obiektyw. A, dobra. Dobra, wędkę sobie mogę odłożyć, nie? Czy mam rzucić jeszcze? I coś nie, zobaczyć? No zrób sobie jakiś próbny rzut, oczywiście. Mogę na stojąco, czy muszę siadać na koszu? Na siedząco. Na siedząco dobra. Będzie ci lepiej. Okej. Okay. Wbrew pozorom będzie ci lepiej, ponieważ... No zobaczę, jak się rzuca. Generalnie to na stojąco się rzuca lepiej, no ale nie zawsze, bo kiedy jest mocny wiatr, a łowimy na krótkim dystansie, tak powiedzmy do 30-35 metrów, to lepiej jest rzucać na siedząco, ponieważ rzucamy niżej i tego koszyka nam tak mocno Marcin? Nie znosi. Przepraszam, że ci przerwę. Czy ja tu nie mam czegoś zaplątanego czasem? Jak odciągam sobie kabąk, to... Nie, no jest ok? Okej. Okay. Dobra, czyli... Mogę rzucać, jednym słowem. Ej! Kurwa, ja tak mocno... Za mocno rzuciłem? No. To mogę rzucić jeszcze raz. No. Aha, zaczepy. Co teraz? Tak popuść, podszarp, coś tego. Poluzuj troszeczkę ten kabłąk. Poluzuj. Czyli puścić. O, otwórz, no, no, no. Poluzuj to, puść to. Okej. Okay. No. No i teraz poczar. Nie no. Dobra, daj tu. O, mam. Puścił. O, dobra, dobra, mam, mam. No, bo musisz trochę szybciej zwijać, bo tam są kamienie na dnie, wiesz? Dobra, rzuć jeszcze raz, ale tak z wyczuciem bardziej. Okej, okay, dobrze. A jak rzucisz, nie? Mhm. To wędkę daj na lewo. Okej, okay, czyli tam. No. Okej. Okay. Czyli trochę lżej po prostu. Troszkę lżej, tak. O. No fajnie było. O, to trzeba sobie potrenować po prostu. Myślę, że tak przez 10 minut sobie porzucaj, żeby się wczuć powiedzmy w tą, ten dystans w ogóle. Dobrze. No pięknie, teraz naprawdę mistrzostwo świata to był ten rzut. Nie dość, że płynny, to jeszcze celny i do klipa. Obrałem sobie za cel tą parę ludzi tam stojącą z pieskiem. No, radziłbym ci obrać taki... Oj, nie. Kurwa, zabrałeś mi szczytówkę. Naprawdę? No, o nie. Przepraszam, Marcin. Spoko. Mam nadzieję, że mi kamera nie spadnie. Dałem ci grubszą szczytówkę. Debiloodporną. Dobrze, czyli mamy za sobą już pierwsze moje zepsucie wędki, rozłożone stanowisko i tak dalej. Teraz przechodzimy do towaru. Miałem w głowie w sumie pewną, pewien pomysł. Już mi tu widzę, Marcin naszykował to i owo, co tutaj mamy. Nie wiem. Naszykowałem ci wszystko, co mam i możesz sobie skomponować swoją okay. własną zanętę. Dobrze, to ja myślę, że tak, że zacznę na pewno od zanęty. Mamy tutaj Wonder Black, teraz czuję jak Marcin. I go sobie wsypię tak na oko, no nie całą na pewno. Zrobimy to sobie tak mniej więcej pół na pół może z tą gliną rzeczną, którą tu mam. Wsypiemy sobie trochę tej zanęty. Myślę, że tyle będzie ok, Marcin. Czekaj, muszę ocenić. Tyle jest, czy jeszcze więcej? O, myślę, że spokojnie możesz więcej, bo tu jest
ryba, która zanętę kocha. Okej, no to powiedzmy, że no, będzie tu tak z kilogram myślę tej zanęty. Teraz ją sobie ciupeczkę domoczymy, ale tak ciupeczkę. Nie no, no to teraz to się serio czuję jak Marcin. Czy ona już będzie, czy jeszcze troszkę? Jeszcze spokojnie możesz tak nawdrzeć. No już teraz na pewno jest okej, bo już się fajnie lepi. No nawet widzę, że jest kuleczkę, także to na bok. I generalnie glinę możesz sypać sobie bezpośrednio do tej zanęty. Aha, i potem przetrzeć wszystko jako całość, tak? Tak, bo to jest jedna glina. Jakbyśmy mieszali dwie, trzy gliny, no to wtedy by trzeba... A to jedną całą rzucać, czy też tak koło kilograma? Myślę, że tak połowa paczki. Czyli dobra, czyli gliny też pół paczuchy. I teraz to wszystko. Chodź Marcin, pokażesz jak ładnie mieszam. Myślę, że tutaj mamy to już wymieszane, także chyba teraz przyjdzie sito i będziemy to sobie przecierać. Tak jest. Zaczyna mi się to podobać. Dobrze, że nie pojechaliśmy na metodę. Oczywiście. Dostałem jakiegoś jeszcze perka dzisiaj. To jest w ogóle jak w Masterchefie, teraz dostaję pojedyncze składniki, mam sobie coś z tego wymyślić. Zrób z tym co uważasz. To ja wiem jak z tym zrobię. Mam chyba na to pewien pomysł, nie wiem czy on jest dobry. Ale w każdym razie wracając tutaj do naszego towaru, no to mam tutaj przetartą glinę zanętę. Nie będę może przekombinowywał. Tutaj Marcin widzę mi zostawił jakieś robaczki. Znaczy masz już na stanowisku robaczki tak naprawdę. Aha, czyli w zasadzie do koszyka sobie może je będę po prostu dodawał. Tamte co masz na stanowisku sobie będziesz dozował do woli. A te zostawy to są takie rezerwowe. Dobrze, czyli to mamy, to mamy. Dostałem kukurydzę i nie wiem, wydaje mi się, że zamknięcie tej kukurydzy w koszyku przy na przykład nęceniu może być czymś ciekawym. Marcin tutaj przytakuje. Bo chyba coś nawet kiedyś takiego było na filmie, że w środku koszyka zamykał kukurydzę, a łowimy przecież open windowem, więc to może być chyba całkiem możliwe do wykonania. Nie wiem, jak bardzo głupoty teraz mówię. Anyway, przesypmy sobie to do naszego pojemniczka i przejdziemy chyba do stanowiska. Okej, Marcin tutaj dzielnie wykonuje ujęcia. Ale ładny kolor ci wyszedł tego. Widzisz? Się uczył od najlepszych. Marcin tam widziałem brał jakiś koszyk, czy ja mam nęcić tym koszykiem, który ty no brałeś? Właśnie, bo masz tam taki koszyk do łowienia, natomiast koszykiem nęcić będziemy czymś innym. Trzymaj. Dziękuję. Dobra, czyli pierwsza moja taka techniczna bardziej rzecz. Muszę zmienić koszyk. Czyli zgaduję, że tu jest agrafka, więc muszę to odpiąć. Ja ogólnie tak od siebie mogę dodać, że ja nie lubię strasznie takiej drobnicy. W sensie bawienia się takimi małymi rzeczami. Moje zdolności manualne w tym są raczej dosyć słabe. I już widzę, że tutaj... O, dobra, udało się odpiąć. Spoko. I teraz zapinamy sobie tego bydlaka. Opa. I co? I mamy to. Dobra. Pokaż ten koszyk. Tak wygląda. Koszyk, Preston, 25 gram. Wow. A, się umie czytać. Dobrze. I teraz tak, myślę, że na dobry początek wezmę sobie trochę pinek. To są pinki, nie? Tak. Wezmę sobie trochę pinek. Tam sobie na to drzewo będę rzucał. I myślę, że na początek podam tutaj 3 do 5 koszyków, Marcin. Dobrze, nie za dużo. Nie za dużo, żeby nie ten. Czyli myślę, że znajdźmy złoty środek, 4 koszyki po sobie podam. Tak. I do koszyka sobie na początku dam same robaki. Daję też kukurydzę. Dasz trochę też kukurydzy? Dobra, dobra. Ja zawsze robię w taki sposób, że sobie na górę wsypuję o taką właśnie większą ilość tej kukurydzy, jeszcze dam sobie tutaj. No i tym nęć po prostu, wkolej to do koszyka, to co masz na samym wierzchu. No, myślę, że nawet 3 takie koszyki chyba wystarczą, bo tu tego towaru jest dosyć dużo. Tak, tak, tak. Dobrze. Teraz trochę się stresuję znowu, bo nie chciałbym tutaj nic dziwnego stworzyć. Okej, dobra. To mamy. No, to jest duży błąd, ale no generalnie rzucaj, nie? Dobra, to sobie trochę ją podciągnę to jeszcze. Zamoczenie koszyka przed rzutem to nie jest dobry pomysł. Okej. No jak mówię, chciałem rzucać na tamto drzewo, zobaczymy czy się uda.
Wyleciało mi wszystko. Wszystko ci wyleciało, bo wpadło ci do wody. Okej. Okay. Przy brzegu, także jeszcze raz. Czyli ten koszyk się nie liczy. Tak, moja uwaga jest taka, przy zarzucaniu masz teraz bardzo fajną odległość między koszykiem a szczytówką. Mhm. I nie możesz dopuścić do tego, żeby ten koszyk ci do wody wpadł, zanim ty go rzucisz w ogóle. Także to na to musisz zwrócić szczególną uwagę. Tak jak teraz jest super, sobie go troszeczkę podwiń. Dobra. Jeszcze go podwiń, jeszcze podwiń. Jeszcze. O, no i super. Czekaj, bo teraz to mam, muszę sobie tak dociągnąć, żeby tu sobie móc plecionkę. Okej, no to co? To teraz musi się udać już. No, troszkę za blisko. No, troszkę. Nie wiem, że ten ciężar koszyka ci po prostu nie robi różnicy, że teraz jest ci ciężej rzucić, bo wcześniej rzucałeś koszykiem, który no leci jak pocisk, natomiast ten ma większą To trochę objętość. Więcej siły w ten rzut muszę włożyć. Musisz więcej siły włożyć w rzut, dokładnie. No, super. Okej, okay. I mamy chyba nawet rzucone w to miejsce, w które chciałem. Tak. Ja go mam teraz tak bardziej... Tak sobie, wyżej generalnie musisz pod... Aha, czyli żeby wypłukać. Tak, dokładnie tak. Jak spadnie do dna, robisz dwa obroty korbką, żeby nie zrywać z klipsa, bo to jest bardzo istotne, bo możesz po prostu przeciąć plecionkę. Teraz sobie musisz poluzować, bo nie złapiesz tego koszyka. Jak to się robi? No, popuść po prostu. Hamulec? Mogę ci też ten hamulec troszeczkę wyregulować, tak, o, w lewo, dokładnie tak. Czekaj, jeszcze trochę chyba? Nie na siłę, bo tu jest ten hamulec taki badziewny trochę. Ten kołowrotek ma niestety tą wadę. O, i teraz ci w miarę to luźno chodzi. Okej, okay, dobra. Czyli tak, rzucić, jak on wpadnie do wody, zamknąć kabąk, zrobić dwa obroty kołowrotkiem, poczekać chwilę i wtedy zaciąć. Tak. Dobra, może się to uda. Raz i dwa. No dobra. No bo się najpierw opaj do dna, dopiero wtedy przyciągasz. Aha. Myślisz, że już opadł? Czy no to jakoś jest poczuję? Metr wody, tak, czy to już opadło, także już czyli możesz spokojnie... teraz co, zaciąć? Tak. Kurczę, to jednak nęcenie wymaga kilku elementów. No tak z boku naprawdę na przykład. Totalnie feder jest technicznie trudny. Troszeczkę sobie ten hamulec tam podreguluj. Czyli w prawo czy w lewo? W lewo. Okej. Okay. Nie w tą drugą. O, tak, no. Jeszcze trochę można. Okej. Okay. Dobra, cyk. Cyk. Myślę, że tym koszykiem zakończymy to nęcenie, nie? Przejdziemy już do łowienia, bo... Myślę, że tak. Czy wiesz, jak się zakłada przypon? Coś ty. Najpierw przekładasz haczyk przez to oczko, które tam masz na tej gumie. Czyli co, mam to przełożyć tak? Tak. Okej. Tak, i co dalej? I teraz haczyk przekładasz przez oczko na przyponie. Aha, okej, dobra, chyba to mam. Nagrywa się to równie trudno, co robi, więc... Jednocześnie trudno się to o tym opowiada i jeszcze okay, się to nagrywa. I to już, tak? O, widać, i skasz. Ja myślałem, że to jest trudniejsze, szczerze mówiąc. Dobra, czyli teraz na haczyk, myślę, że sobie to. Madę na przykład, tak, jakąś różową, czy jak tam chcesz. Jaka ci się najbardziej podoba. Cyk. Może dwie? A czy to są takie małe ryby? Generalnie drobnica, ale je wszystko. Dobra, to zrobimy taki miks. Damy jedną taką. I jedną taką. No patrz, na ostatnim łowieniu się trochę podszkoliłem w tym. Tak, tak, ostatnio Kuba już tronował. Bogaty koszyk. Wypchany aż po brzegi wszystkim. No, nie musisz tego bardzo mocno. Generalnie
Generalnie, jak możecie zauważyć, ten materiał będzie się dość mocno różnił od naszych takich standardowych materiałów. Na pewno forma podania go jest już teraz diametralnie inna do tego momentu w filmie. Będzie troszkę luźniej, trochę vlogowo, ale mam nadzieję, że też Wam się coś takiego spodoba, ponieważ wydaje mi się, że fajnie od czasu do czasu po prostu puścić materiał w innym stylu. I tak w ogóle teraz rozmawialiśmy z Marcinem i jeśli ten film Wam się spodoba i przyjmie się fajnie i ogólnie wyjdzie on jako całokształt dobrze, to myślę, że jesteśmy w stanie raz na jakiś czas taki materiał z moich, powiedzmy, poczynań wędkarskich wypuścić. W końcu to Akademia Federa, więc w Akademii warto by było, żeby ktoś się faktycznie uczył wędkować, nie? Tak jest. Jesteś moim pierwszym uczniem. Tak. Marcin się podszkoli trochę w filmowaniu jeszcze i coś z tego będzie. A póki co, wracając tutaj nad wodę myślami, kontynuujemy i czekamy na branie. Tylko już widzę, że będzie to bardzo trudno mi rozróżnić, ponieważ jest wiatr, wieje, fale są i tak naprawdę nie wiem, czy to... teraz na pewno ja poruszyłem szczytówką, ale generalnie nie jest to tak proste jak ostatnio, co właśnie trenowałem na poprzednim filmie poza kamerą. Brawo, Kuba! Przypadkowo złowiłem rybę. Bo tak, to niemożliwe, że ty jeszcze nie masz ryby. Wyjmij ten zestaw. Czyli już w zasadzie mamy sukces, mamy pierwszą rybkę. Wzięła chyba na mada. Dobra, do wody. W łowieniu Kuby jest jeden problem, ponieważ tuż po zarzuceniu zestawu odłożenie wędki trwa zbyt długo, a branie następują z opadu i tak naprawdę nie zobaczy tego brania nigdy, bo ono nastąpi wtedy, kiedy odkładasz wędkę. I chcę ci teraz pokazać to, jak masz się zachować tuż po wrzuceniu zestawu do wody. Wrzucasz na to drzewko, tak? Rozumiem tam? Tak, tak. Wykonujesz rzut, to ci opada i już trzymasz wędkę tutaj, widzisz? Nie robi ci się taki balon. Napinasz sobie troszeczkę... Widzisz? Aha, okej. Czyli już to takie drgnięcie... Pierwsze takie momencie... drgnięcie, tak. Dobra, okej, kumam. Okej. Może. Nie chcę się wybrudzić, bo jestem dzisiaj kazualowo. Okej, dobra. Ja już sobie dam radę teraz, Marcin. No i super. Zamieniamy się. Super. Okej. Czyli tak. Żebym sobie to powtórzył. Rzucić, zamknąć kabąk, dać od razu na dowędkę po rzucie. Tak, i zwinąć luz, jaki ci powstał, czyli taki balon się robi. Dobra, charakterystyczny. Spróbujemy. Czyli dwa obroty korbką i... Czyli generalnie robimy szybko wszystko. Rzut, klik, I tak, i już wędka na dół na Feder Arma. I jest ryba. Jest, czuję. Zaczep weszło. To zaczep. Otwórz całkowicie kabłąk, tak? I teraz tak szarpnij delikatnie do góry. Widzisz? Puścił. Znowu. Dobra, jest. Chyba spadła rybka. Raczej tak, Tak się zdarza w zaczepie. Ale zasada jest znana. Tak jest, teraz już wiem, co mam robić. I teraz to już w ogóle się będę czuł jak zawodnik. Jest. Szybciej zwijaj. Musisz szybko zwijać, bo tam są takie zaczepy na dnie i po prostu... Znowu się nie wcięła ryba. Może za wcześnie? Myślę, że lepszą opcją byłoby założenie jednego białego niż dwóch, bo te rybki się nie są wcinać. A teraz jak miałeś branie, to wyssany był tylko biały, tak? Czyli ewidentnie ten biały gdzieś tam się tej ryby spodobał.
Powiem wam, że oglądanie Marcina z boku teraz z mojej perspektywy wygląda tak, że kurczę, mu to tak wszystko, wiecie, tak fajnie, płynnie idzie i to jak on to wszystko tutaj robi na koszu, to się wydaje takie proste, a w rzeczywistości ogarnięcie tego, że tu wam gdzieś żyłka lata, tu coś, tu trzeba to tak zrobić, to musi być napięte, to musi być takie i owakie. Naprawdę tu się... Ktoś by powiedział, że w sumie wędkarstwo jest taki statyczny bardzo... Takie statyczne zajęcie, że zasadniczo to nic nie trzeba robić, ale prawda jest taka, że trzeba mieć taką podzielność uwagi i trzeba na tak wiele elementów zwracać, po prostu mieć na nie baczenie jednocześnie, że jest to, kurczę, niezwykle trudne zajęcie. A jeszcze mówienie do tego równocześnie, tak jak to robi Marcin zazwyczaj, no kurczę, jest naprawdę czymś, co wymaga bardzo dużej podzielności uwagi. I mamy rybkę. A to już taka nawet większa. Tak wam jeszcze powiem, że Marcin dzisiaj też ma bardzo trudne zadanie, ponieważ A, wieje, B, co chwila zmienia nam się światło z tego powodu, że wieje i chmury raz zasłaniają słońce, raz to słońce jest, raz go nie ma, więc tutaj jest naprawdę ciężko i specyfika dzisiejszego łowienia też jest taka, że ciężko jest tak naprawdę zrobić jakieś sensowne ujęcia z tego względu, że w zasadzie jest rzut, od razu zacięcie. I dla kogoś, kto też nie jest tak na co dzień obyty skręceniem materiałów, no to to jest jednak bardzo wymagające zajęcie. Ponieważ zazwyczaj jednak jak jedziemy sobie nawet na federa, w większości teraz wypadków, no to jednak przynajmniej ostatnie filmy były takie, że jednak był czas na wszystko. Jednak falowaliśmy trochę większe ryby, no a tutaj odległość jest mała i mamy rybę chyba, albo i nie, nie, ale mamy. I odległość tutaj jest mała i hole trwają krótko, więc bardzo ciężko zrobić jakieś sensowne ujęcia szybko. No wymaga to już na pewno takiej samej wprawy, jaką Marcin ma w wędkowaniu. A my tymczasem mamy kolejną rybkę. Znowu sobie za bardzo podciągnąłeś. Słuchaj, powoli do przodu. Czekaj, idę. Potrzebuję pomocnej dłoni. A mi z nosa cieknie. Wiesz, jak ty wyglądasz? Tu z gilem zawsze. U mnie to standard. Powiem wam, że to, co mnie najbardziej satysfakcjonuje, to to, że w zasadzie już od kilku ryb, powiedzmy tam pół godziny, nie odezwałem się ani słowem. Kuba cały czas nabiera takich dobrych ruchów, tak? Sam się po prostu uczy, nie muszę mu już nic podpowiadać, bo to, co powiedziałem mu na starcie, wystarczyło i teraz tak naprawdę łowi sam i nie potrzebuje żadnego wsparcia. Już sam wie, jak sobie poradzić, gdy mu się haczyk bije w rękę, gdy mu się gdzieś tam oręcznik zaplącze, kiedy jest branie, to też nie podchodzą, po prostu sam wie, kiedy jest branie. Oczywiście te rzuty gdzieś tam nie są jakoś bardzo precyzyjne, no ale to jest wiadome na początku. No to jest chyba taka rzecz najtrudniejsza, szczególnie kiedy wieje wiatr, no to oddawanie precyzyjnych rzutów, niezależnie od dystansu, dla osoby początkującej jest czymś trudnym. Natomiast jeżeli chodzi o taki automatyzm, to widać, że gdzieś to się wyrabia po prostu z praktyką i no, mówimy godzinę tak naprawdę, a już jest naprawdę fajnie. Słuchajcie, w ogóle właśnie, Marcin teraz poddał ciekawy motyw w zasadzie, żeby wam też o tym opowiedzieć, jak ja na to patrzę. Bo oczywiście wiadomo, gdzieś tam się śmiejemy z Marcinem, że panie, klasyk lepszy i tak dalej. Ale z perspektywy może filmowca też wam mogę
troszkę o tym opowiedzieć, jak to z mojej strony, z mojej perspektywy wygląda. I generalnie tak, metoda jest fajna pod tym kątem, że domyślnie łowimy duże ryby. I co to dla mnie oznacza? Chyba mnie słychać. I co to dla mnie oznacza jako dla filmowca? Duże ryby to są przede wszystkim bardziej efektywne hole. Mamy więcej ugięć szczytówki i generalnie no, w kamerze duża ryba jednak wygląda, tak? W sensie czuć wtedy troszkę bardziej to wszystko. Klikacie wtedy w miniaturki. Klikacie w miniaturki, ale tak jak mówię, no i też jest przede wszystkim więcej czasu z racji tego, że znowu holujemy duże ryby przeważnie z większych odległości, tak jak na przykład jak byliśmy na Węgrach, no to tam jednak hol potrafił trwać i 15 minut, co mi daje naprawdę masę czasu, żeby ograć to w ciekawy i fajny sposób. Aczkolwiek też po takiej powiedzmy dwugodzinnej sesji robi się to nużące, szczególnie dla mnie i już nawet po takim czasie czasami po prostu nie mam już żadnych fajnych kadrów do znalezienia i je powielam. Potem to jedynie staram się jakoś ciekawie wymieszać w montażu. No i pod tym kątem metoda jest fajna, czyli to, że łowimy duże ryby, że jest dużo czasu i tak dalej. Ale jeśli chodzi o samą otoczkę, no to wybaczcie mi, ale feeder jest ciekawszy. Tu się więcej dzieje na samym początku, tu jest więcej przynęt, więcej wszystkiego. Więcej jakichś takich fajnych, drobnych elementów, smaczków, które można gdzieś tam zawrzeć. No i też przeważnie w ogóle sama specyfika tego, gdzie jeździmy na tego federa i często są to jakieś dzikie miejscówki, które też mają swój urok i wprowadzają do filmu dużo po prostu fajnego klimatu, no bo metoda przeważnie jednak na metodę jak jeździmy, no to jeździmy na jakieś tam komercyjne łowiska, które też nie wszystkie są brzydkie, nie? I oczywiście też nie mam tego na, nie chciałbym tego powiedzieć. Aczkolwiek no, ja jednak bardzo lubię taką naturalność w filmach, które tworzymy. No i klasyk po prostu sprzyja takiemu klimatowi. I fakt faktem, no klasyk jest trudniejszy do fajnego nakręcenia, bo tak jak wcześniej wspominałem, krótkie hole na przykład, które tutaj raczej górują, no dosyć ciężko się nagrywa w taki sposób, żeby każdy wyszedł idealnie i często na przykład robię tak, że jeden hol łączę w jeden. Znaczy dwa hole łączę w jeden, żeby to po prostu wszystko fajnie wyglądało. No ale tak koniec końców wydaje mi się, że jednak bliżej mi serduszkiem do nagrywania federa klasycznego niż metody. Aczkolwiek materiały z metody też będą się teraz, myślę, coraz częściej pojawiały na kanale, no bo po prostu też czas na metodę nadchodzi. Także też będą różne ciekawe ciekawostki. Może jakoś nam się tą metodę w tym roku uda nagrać, ograć w ciekawy sposób. A teraz wracamy do łowienia. Te małe, kurde, strasznie walczą. Z mojej perspektywy nagrywanie wędkarza jest trudne. Nie ukrywam. No, gdzieś tam na początku, jak ten kanał gdzieś tam zaczął się bardziej rozwijać, nie ten pierwszy etap, tylko ten kolejny, gdzie poprawiliśmy troszeczkę sprzęt i też sam korzystałem z aparatu, no to gdzieś tam w miarę to wychodziło, natomiast nagrywanie samego siebie na statywie jest łatwiejsze niż bieganie za kimś i robienie mu różnych ujęć, w szczególności kiedy jednocześnie chcę coś wytłumaczyć, przekazać jakąś wiedzę, żeby Kuba to zastosował i też, żebyście wy z tego wyciągnęli jakieś fajne wnioski.
I przy okazji jeszcze nagrać tutaj ujęcia tego, jak na przykład to omawiam, no to jest bardzo trudne. Generalnie w ogóle podziwiam Kuba, naprawdę. Tutaj trzeba mieć mega refleks, mega sprawność. Zresztą tak jak ja muszę mieć sprawność, żeby złowić rybę, tak on musi mieć sprawność, żeby nagrać mnie po prostu, jak tą rybę holuje, bo no naprawdę jest tego biegania dużo. I powiem wam, że plecy mnie bolą bardziej niż kiedy łowiłem ryby. U, ty, a to nie płacz. A, wiesz co to jest? Ja wiem co to jest. To jest jaś. Nie. Leszcz. Czekaj, bo oczywiście znowu mi tutaj ostrość nie działa. Leszczopłoć. W sumie mocno do leszcza zbliżony. Ale hybryda. Jednej rzeczy jeszcze się troszkę obawiałem też przed dzisiejszym łowieniem, że będę miał bardzo trudno rozróżnić drganie szczytówki oznaczające branie od takiego drgania, jeśli chodzi po prostu o, nie wiem, zawianie wiatru czy poruszenie koszem. Ale powiem wam tak z mojej perspektywy, że jednak to jest różnica i nie wiem, czy to są słuszne obserwacje z mojej strony, ale na przykład tak jak teraz mamy, jak szczytówka sobie drga od fali, no to jednak to jest takie regularne, jednostajne, można powiedzieć, drganie i da się to nawet wyczuć też tutaj po koszu, który jakoś też tam odbija, przynajmniej ja to tak odczuwam, a jednak jeśli jest już to branie ryby, to ono jest takie tak nagle, tak totalnie z tego rytmu jest wybite. I nie wiem, czy to jest słuszna uwaga, czy to jest słuszna obserwacja, Marcin wam może potwierdzić bądź nie, ale tak ja to przynajmniej odczuwam na ten moment. Brania są dobrze widoczne, ale też dlatego, że zastosowaliśmy dosyć mocną szczytówkę, bo tu masz jedną uncję, a nie pół uncji, tak jakby normalnie można było tu łowić. I te brania no, są po prostu łatwiej, można je odróżnić od wskazań wiatru. Ona tak nie drga na tym wietrze, na tej fali. Dzięki temu jest dużo łatwiej się zorientować, nawet przy tak dużym luzie na plecionce ma Kuba czasami. Powoli do przodu. Ale tu chyba puste. Nie zadziałem. Nie zdążyłem. Bo był luz. Słuchajcie, doszliśmy do etapu, w którym Kuba stwierdził, że to jest szybkościowe łowienie. Tak jest. Słuchajcie, to może tak. Dajmy na to, dam sobie 15 minut i zobaczę, bo teraz już też no, w zasadzie siedzimy tutaj od godziny, ja sobie tak już po prostu wbiłem się w taki można... Ale od godziny... A, to się nudzimy, okej. Okay. Od godziny wbiłem się w taki, można powiedzieć, troszkę rytm, jestem bardziej skupiony trochę na łowieniu. I w zasadzie... Jestem ciekaw na przykład, ile tych ryb wyciągnę w ciągu 15 minut. Zakładając też, że wiadomo, te moje ruchy są jeszcze dosyć mało płynne i tu czasami coś się zaplącze i tak dalej. Także odpalam sobie stoper. Nie będziemy tego oczywiście w całości nagrywać, bo to jest bez sensu. Włączam sobie stoper. Marcin będzie po prostu liczył ryby. Także zaczynamy i po 15 minutach zobaczymy, ile się udało wyłowić. Przespałem. Było branie? Chyba przespałem, no tam wcześniej. Jest pierwsza. Spadła. Ale była, zaliczymy. Zaliczymy? Jak spadła? Zaliczymy, tak. No dobra. Nie, naprawdę, twoje ruchy są coraz bardziej pewne i to widać i przy zarzucaniu, i przy holowaniu. Nawet wypinanie ryb zajmuje ci no, coraz mniej czasu po prostu. No chciałbym dobić tych czterech ryb jednak. Bo jedna spadła, nie wiem czy ona się będzie liczyć czy nie w tym naszym zestawieniu. Zostały mi 3 minuty na stoperze. Jest 11:43. Także no to jest w zasadzie raczej myślę ostatni rzut.
Zobaczymy, czy się powiedzie. Pusty koszyk też czasami daje egzamin. Jeżeli jest dużo ryb, to nie ma co też nabijać za każdym razem. I jeżeli musimy się zmieścić w jakimś tam czasie, no to warto rzucić po prostu pusty koszyk. Słuchajcie, no na stoperze jest 17, ale teraz i tak żadnej ryby nie było, czyli w przeciągu 15 minut udało mi się złowić 3 ryby i plus jeszcze jedna mi spadła podczas holu tutaj na samym końcu i w zasadzie tutaj też teraz przez pełne branie, bo haczyk jest pusty, czyli no jest bardzo dużo ryb w tej wodzie, ale też w sumie fajne to było pod tym kątem, że jednak czułem jakąś dodatkową presję i starałem się jednak jak najbardziej, żeby te ruchy wszystkie były tutaj jak najpłynniejsze, żeby jak najmniej czasu tracić. Także fajne, podobało mi się szybkościowe łowienie. Okej, okay. Nie wiem, myślę, że rzucę sobie jeszcze z kilka razy i będziemy kończyć materiał, ponieważ już też nie ma co tu za bardzo ciekawego powiedzieć. No, także parę rzutów jeszcze, już nie będę też męczył Marcina. Wylatujemy dronem i kończymy na dziś. Wspomnę jeszcze, że takie łowiska jak to, gdzie jest dużo drobnicy, jest naprawdę dużo tych ryb, to są doskonałe miejsca do właśnie szlifowania swoich umiejętności, przede wszystkim technicznych. Tutaj nie do końca ma znaczenie to, czym tak naprawdę zanęcimy. Nie musimy za bardzo kombinować z jakimiś, nie wiadomo jakimi mieszankami. Tutaj liczy się technika, szybkość, sprawność i jeżeli ktoś z Was chciałby, powiedzmy, szlifować takie umiejętności typowo zawodnicze, właśnie taką sprawność manualną, no to właśnie takie łowiska się do tego nadają najlepiej. Dobry przykład jest właśnie tutaj przede mną. Kuba wcześniej łowił 2-3 razy, z czego chyba 2 razy na metodę, także tak za bardzo, no trudno tu mówić o jakichś umiejętnościach manualnych, po prostu nie potrafił nic. Natomiast teraz kończymy łowienie. Jestem przekonany, że gdybyśmy pojechali jutro na jakąś trudniejszą wodę, to spokojnie by sobie poradził. A dzisiaj naprawdę ma trudne warunki, ponieważ niesamowicie wieje wiatr i no, trudno jest zachować jakąkolwiek precyzję, a zobaczyć branie to jest naprawdę no, duży wysiłek, ciężka sprawa. Także ogólnie jestem pod wrażeniem, naprawdę to co on dzisiaj zrobił to no, szapoba, naprawdę mega się ogarnął. Szybko zrozumiał, o co tu chodzi i no myślę, że będzie z niego zawodnik, naprawdę, bo nawet teraz jak zaczął z tym stoperem, no to powiem wam, że jest tutaj taka żyłka zawodnicza tej rywalizacji. Fajnie. Okej, także połowione. Przyszedł czas, żeby troszkę podsumować te moje dzisiejsze zmagania. I co mogę powiedzieć? Na pewno mogę powiedzieć to, że mi się bardzo podobało i wszelkie jakieś tam moje obawy, czy ja w ogóle to ogarnę, zostały rozwiane, było super. Marcin też mi wybrał bardzo fajne łowisko, no i oczywiście mi pomógł. I cóż mogę powiedzieć, wydaje mi się, że z naszych wspólnych ustaleń z Marciniem wynika to, że chyba troszkę częściej będę się pojawiał na tym kanale. I nie ukrywam, że może zrobimy z tego taką faktycznie pełnoprawną serię, w której ja będę się uczył łowić na Federa, może też na metodę, zobaczymy. I finałem tej serii może nawet będzie jakiś tam mój występ na jakichś mniejszych zawodach wędkarskich i zobaczymy na przykład, czego byłem się w stanie nauczyć, powiedzmy, przez, no nie wiem, rok na przykład. Także będziemy coś chyba działać w tej kwestii. Dajcie też znać w komentarzu, jak wam się podobała i taka forma filmu, i mój występ tutaj, i czy przede wszystkim też będziecie chętni, żeby ten film oglądać. To też nam dużo da do myślenia. No, także tyle. Pozostało mi tylko powiedzieć, że jeśli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco oraz możecie też sprawdzić nasze pozostałe social media, czyli Instagram, Facebook, TikTok, gdzie też pojawia się masa materiałów, które no, większość raczej Marcin tworzy i Marcin w nich występuje. Także to tyle i na razie do następnego. Cześć!